praktycznie w połowie tego mikrocyklu przygotowującego do starcia z motorem Lublin. Dzisiaj Jakub Wróbel z nami. Dzień dobry, Jakub, witaj. Dzień dobry. Pierwszy raz mamy okazję porozmawiać po twoim powrocie do Niecieczy. Miło cię zobaczyć znowu w barwach słoni. Powiedz w takim razie, jak przebiega ten mikrocykl, który przygotowuje was do starcia z motorem Lublin, bo na pewno delikatny, może nie niesmak, ale niedosyt po tym niedzielnym meczu pozostałej w drużynie. No tak, no niedosyt jest na pewno po tym meczu, mimo że graliśmy jednego zawodnika mniej w większej części meczu, tak myślę, że mieliśmy przewagę, byliśmy zespołem dominującym, szkoda tylko, że nie udało się tego przypieczętować trzema punktami, bo sytuacje ku temu były. Co do mikrocyklu, no zaczęliśmy od początku tygodnia, od analizy meczu, który był, który jest za nami, który idzie w niepamięć, jak to się mówi, przed nami jest kolejny, Motor Lublin. Chcemy się skupić na tym, żeby ten cały mikrocykl w zdrowiu, w ciężkiej pracy przepracować, też i dobrze taktycznie przygotować się pod zespół z Lublina. Mogłeś się przywitać bramką tutaj, jeszcze nawiążę ostatni raz do tego meczu u siebie. Niewiele tam brakło, żeby wpisać się na listę strzelców. Tak, tak, brakło myślę samego wykończenia, bo do momentu oddania strzału wydaje mi się, że zrobiłem wszystko dobrze, dlatego tym bardziej żałuję, że się to nie udało, że nie udało się to też, że to był mecz, pierwszy mecz u siebie przed własną publicznością po moim powrocie. Także na pewno bardzo chciałem strzelić bramkę. Nie udało się niestety, ale wierzę, że jeszcze wszystko przede mną. Oby ta sportowa złość przełożyła się na wynik w Lublinie. Powiedz, czy wy jako piłkarze analizujecie miejsce w tabeli drużyn, z którymi się mierzycie, czy to po prostu traktujecie jako taki rywal do odhaczenia, że ten czek musi się pojawić niezależnie, czy to jest pierwsza, czy to jest ostatnia drużyna? Uważam, że w tej lidze totalnie to nie ma znaczenia. Z kim się mierzymy, z drużyną, z jakiego miejsca w tabeli się mierzymy, to totalnie nie ma znaczenia. Myślę, że ta liga jest naprawdę wyrównana i po prostu czasem sytuacje na boisku czy sytuacje w meczu mogą zrobić drużynę, która nie jest potencjalnie faworytem spotkania, a wykorzysta swój jakiś dany moment w meczu, że to oni będą jakby wiedli prym w meczu. Więc to totalnie nie ma znaczenia. Przygotowujemy się do każdego przeciwnika, tak jak już wspominałem, dobrze analizując, jak zespół gra i jak my chcemy grać. Także myślę, że tak samo będziemy chcieć zrobić przed meczem z Motorem. Jak więc w takim razie chce grać zespół Słoni w Lublinie, żeby zrobić rewanż za tę rundę jesienną i porażkę u siebie 0-2? No myślę, że przede wszystkim odważnie, chcemy być zdeterminowani, zaangażowani i myślę, że każdy, tak jak każdy mecz, trzeba po prostu wybiegać i dać z siebie 100%. Jeśli chodzi o taktykę, no to nie ma co zdradzać tutaj planu. Trener na pewno i cały sztab mają na to plan. My będziemy się starać go realizować w 100%. Runda wiosenna Fortuna pierwszej ligi czasami jest taka przewrotna, że te drużyny, które na półmetku zajmują wysokie miejsca, potrafią się wręcz odwrócić z tymi, które tę rundę kończą w okolicach 8-10 miejsca. Brugge Termalika właśnie na takim miejscu skończył tę rundę. Od remisu zaczęliście, ale może to jest ten mecz w Lublinie dobrym aspektem, żeby zacząć się piąć w górę tabeli. No tak, tą drugą rundę chcieliśmy zacząć już z wysokiego C w meczu z Chrobrym. Nie udało się. Jest remis, nie jest przegrana, jest remis. To też jest zawsze jeden punkt, który później będzie można dodać, ale chcemy jako drużyna zacząć tą rundę dobrze, więc na pewno jedziemy do Lublina po 3 punkty i chcemy się piąć w górę tabeli. Kuba, czy ty już się wpasowałeś w zespół Słoni? Powiedz, czy od twojej ostatniej przygody tutaj w Niecieczy coś się zmieniło? Patrząc na sztab, patrząc na skład, to chyba Artem zaczepił się wtedy, przecięliście się, więc to chyba jedyne takie połączenie wasze. Jest Archie właśnie jako zawodnik, jest też trener Jakub Drwal, z którym miałem do czynienia w momencie za pierwszym razem, kiedy tutaj byłem, był trenerem drugiej drużyny. Ja tam grywałem w drugiej drużynie, schodziłem do niego, także te relacje nasze od mojego pierwszego pobytu zostały utrzymane, także miło, że jest Archie, z którym też miałem kontakt i jeżeli grałem przeciwko niemu, to zawsze mieliśmy kontakt i rozmawialiśmy, tak jak i z trenerem Drwalem, więc fajnie. Co się zmieniło? No zmieniło się dużo na pewno. Mój status w ogóle życiowy się zmienił przede wszystkim. Mam teraz dwójkę pięknych dzieci, zdrowych, żonę,
Także, ale cieszę się, że przyjechałem tutaj, że jestem teraz tu na miejscu i no i mogę się tutaj realizować w klubie, w którym tak naprawdę jest wszystko to, czego zawodnik potrzebuje. Życzę w takim razie, żeby od tej najbliższej soboty i liczba strzelonych bramek przez ciebie rosła i liczba punktów zdobywanych przez drużynę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.